Woda przerwała wały, polskie miasto znalazło się pod wodą. Dramatyczne słowa burmistrza. Spełnił się najczarniejszy scenariusz. W niedzielę rano woda Białej Głuchołaskiej przelała się przez wały broniące Głuchołaz, miasto momentalnie zalała woda. W sieci pojawiły się nagrania, pokazujące skalę zniszczeń, jakich w chwilę dokonał żywioł. Burmistrz Głuchołaz wydał do wszystkich mieszkańców pilny apel o ewakuację na wyżej położone tereny. Jego słowa zostaną zapamiętane na długo. Głuchołazy. Woda zalała miasto. W niedzielę w Głuchołazach od rana wyją syreny alarmowe, woda właśnie wdarła się do centrum miasta. W sieci zaroiło się od porażających nagrań, pokazujących, jak miejscowość w ciągu chwili znalazła się pod wodą. Burmistrz Paweł Szymkowicz zwrócił się do wszystkich mieszkańców z pilnym apelem, nie mogą dłużej zwlekać. Alarm w Głuchołazach. Miasto pod wodą. Głuchołazy w przeciągu chwili znalazły się pod wodą. Centrum miasta jest kompletnie zalane łącznie z rynkiem. Burmistrz apeluje do wszystkich mieszkańców miasta o jak najszybszą ewakuację. Apeluje do wszystkich, by możliwie szybko ewakuowali się z miasta lub przenieśli na wyżej położone tereny. Toniemy, powiedział pap Paweł Szymkowicz. Burmistrz Głuchołazów, toniemy. W tej chwili sytuacja jest bardzo poważna. Niestety, część osób wydaje się, że nie rozumie powagi i skali zagrożenia. Myślą, że skoro stoi most, to są bezpieczni, ale tak nie jest, powiedział burmistrz Głuchołaz. Sytuacja w Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku jest krytyczna. W tych województwach obowiązuje ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego, trzeciego stopnia. Największa suma opadów deszczu prognozowana jest w Kotlinie Kłodzkiej. W Głuchołazach trwa dramatyczna walka mieszkańców i strażaków o utrzymanie mostu przez rzekę Białą. Zerwanie przeprawy tymczasowej spowoduje spiętrzenie się wody na elementach nowobudowanego mostu i zalanie miasta.